To ćwiczenie jest bardzo ważne, chyba najważniejsze w całym tym cyklu ćwiczeń, które dla Państwa nagrywam. W tym ćwiczeniu będziemy ćwiczyć instrukcje sterowania przepływem, czyli instrukcje, które pozwalają na kontrolowanie wykonywania poleceń. Instrukcja IF, którą już pobraliśmy, ale przede wszystkim, którą poznaliśmy, ale przede wszystkim pętle. W C-Sharp są trzy typy pętli: pętla for, pętla while i pętla do while. I wszystkie je postaramy się teraz przećwiczyć. Najważniejsza i najczęściej używana przez nas będzie pętla for. Więc zacznijmy od pętli for. Tworzymy nowy projekt. Mam dokładnie całe nowe rozwiązanie, jak zwykle aplikacja konsoli Netcore. Sterowanie przepływem. Napiszmy na początek pętlę for, która 100 razy wyświetli hello world. No 100 razy przesada, 10 razy. To jest pętla, w której jest indeks. Ta pętla for w obrębie, w nawiasach okrągłych musi mieć 3 polecenia. Nie musi mieć wszystkich, ale może mieć 3 polecenia. W pierwszym możemy zadeklarować indeks pętli i od razu zainicjować. Czyli pętla zaczyna, pierwszą wartością indeksu będzie 0. Pierwsza iteracja będzie dla indeksu o wartości 0. Następnie warunek zakończenia pętli, warunek kontynuowania pętli tak naprawdę. Czyli pętla będzie kontynuowana, póki wartość indeksu nie jest mniejsza od 10 miał być. Zmiana indeksu, czyli i plus plus. Czyli zwiększenie indeksu o 1. Dzięki temu on będzie zwiększany, dzięki temu ten warunek będzie miał w ogóle sens. To i++ to jest to samo co i plus 1. Tak, tylko że zapisane krócej i to wymaga, proszę zwrócić uwagę, odczytanie, no jedynka nie jest odczytana, odczytanie wartości i, dodanie do wartości i wartości 1 i przypisanie do wartości i nowej wartości. Więc to są trzy polecenia, a to jest jedno polecenie. W porządku, czyli powinniśmy 10 razy, proszę zwrócić uwagę, że teraz w poleceniu nie wykorzystujemy wartości indeksu, tylko wyświetlamy napis. Naciskamy F5. 10 razy zobaczyłem 2, 4, 6, 8. 10 razy zobaczyliśmy napis Hello World. Spróbujmy zrobić coś, co wykorzysta wartość indeksu, czyli wyświetlimy wartość i. F5. I rzeczywiście. Możemy to wyświetlić niekoniecznie linia po linii, możemy to wyświetlić w jednej linii. Jeżeli użyjemy write zamiast write line, to nie będzie podany na końcu znak końca linii. No i dodajmy jeszcze spację, żeby rozdzielić jakoś te wartości. OK. To teraz spróbujmy, no zróbmy rzeczywiście do 100, ale krok zwiększajmy nie o 1, bo to 100 będzie teraz aż 100 wartości. Każdą z tych instrukcji można zmodyfikować. To znaczy ja mogę zacząć od 3 na przykład. I wtedy pierwszą wartością nie będzie 0, tylko będzie 3. Ja mogę, no oczywiście warunek dać dowolny. Tak? Mogę dać mniejszy, równy, mogę dać większy, czyli zacznę od, potem, jeżeli bym zrobił tutaj większy, to oczywiście pętla na początku już nie będzie kontynuowana i nie wykonana zostanie żadna iteracja, ponieważ wartość i równa się 3 nie jest większa od 100, więc pierwsza iteracja nie zostanie dopuszczona. Ale ja na przykład zamiast zwiększać o 1, mogę zwiększyć o 3. To jest znowu instrukcja, która inkrementacji, która zwiększa o 3 i wymaga 3 poleceń. Ja mogę to też skrócić.
to by było zwiększenie o 1, czyli ten operator nie przypisuje wartość, a modyfikuje wartość. Zwiększa o w tym przypadku. Taki operator by zmniejszał o 1. No ale ja chcę zwiększyć o 3. Czyli powinienem mieć tak. No i uruchamiam F5 jeszcze raz. I rzeczywiście mam co trzecią liczbę 3, 6, 9, aż do 99. Mogę zrobić bardzo podobnie działającą pętlę, także korzystając z while, ale to będzie po prostu mniej wygodne. Czyli jeżeli w pętli potrzebuję indeksu, to for jest najlepszym rozwiązaniem, ale dla ćwiczenia spróbujmy. Czyli samodzielnie, bo pętla while nie ma miejsca, w którym ja mogę zadeklarować indeks, wobec tego muszę go zadeklarować jako osobną, samodzielnie, jako osobną zmienną. Następnie while. I po while w nawiasach podajemy warunek kontynuacji pętli. W naszym przypadku to będzie mniejsze od 100. Jeżeli to ma być taka sama pętla, to powinienem zacząć od 3. Używam j zamiast i, ponieważ i jest już w tym zakresie metody main używanej. Nie mogę go użyć. Nie mogę go zadeklarować jeszcze raz. Mógłbym go po prostu użyć bez deklaracji. OK. I w każdej iteracji ja muszę wywołać, znaczy ja chcę wywołać polecenie console writeline, w naszym przypadku dla J, write new writeline, i muszę też samodzielnie, bo nie ma w pętli while takiego specjalnego miejsca, w którym muszę zrobić polecenie inkrementacji, muszę zwiększyć wartość zmiennej J, czyli naszego indeksu. Czyli teraz powinienem zobaczyć dwa razy. Ja oddzielę je jeszcze znakiem końca linii, byśmy widzieli, które liczby są od pętli fora, które od pętli while. OK. I mam dokładnie dwa takie same łańcuchy. Czyli zrobiłem pętlę while, która działa tak samo jak ta pętla for. I powtórzmy, bo to jest ważne. Pętla for w nawiasach okrągłych ma trzy polecenia. Deklaracja indeksu w takim standardowym sposobie jej wykorzystania. Więc deklaracja indeksu, warunek kontynuacji pętli i polecenie inkrementacji tego indeksu. No i w ciele metody ja mogę tu dodać nawiasy albo nie. Jeżeli jest jedno polecenie, to nie muszę. Jeżeli jest więcej wykonywanych w każdej iteracji pętli, to oczywiście powinienem. Wszystko, co jest w obrębie nawiasów tych klamrowych, zostanie wykonane wielokrotnie. I teraz pętla while. Pętla while ma tylko w nawiasach okrągłych jedno. To nie jest polecenie, to jest wyrażenie, które zwraca wartość logiczną, tak samo jak tu, które mówi o tym, czy kontynuować pętlę, czy nie, i wykonuje te dwa polecenia w każdej iteracji pętli. Wróćmy jeszcze do pętli for i zróbmy pętlę, która będzie zagnieżdżona. Czyli będziemy mieli pętlę po x-ach, powiedzmy. Od 0 do 10. Ważna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że pętla, która jest indeksowana od 3 i z warunkiem tego typu, nawet jeżeli ja będę indeksował od, będę inkrementował co 1, to ostatnia iteracja pętli nie będzie dla wartości 100, tylko będzie dla wartości 99, ponieważ warunek uruchomienia kolejnej iteracji to jest, że wartość indeksu jest mniejsza od 100. Ale jeżeli pętla będzie indeksowana od 0, to iteracji będzie 100. Od 0 do 99 to jest 100 iteracji. Więc w tym przypadku będzie 10 iteracji. Od 0 do 10. Pamiętają Państwo, że programiści lubią indeksować od 0. Dlaczego? Ponieważ w tablicach numery elementów są numerowane od 0. Numer elementu to tak naprawdę offset względem początku. A pętle z tablicami tworzą nową jakość, którą, o tym się przekonamy też na kolejnym ćwiczeniu. Więc w naturalny sposób we wszystkich pętlach jest dość naturalne, że numerujemy od 0. To jest oczywiście pewna konwencja. Równie dobrze mogą Państwo numerować od 1. Za chwilę to zrobimy, żeby Państwa przekonać. Ale na razie spróbujmy zrobić dwie pętle od 0 do 9
10-elementowe, czyli to jest liczba elementów de facto, ale tak naprawdę to jest warunek, że musi być mniejsze od 10. X zwiększamy o 1 i drugą pętlę, ja dodam nawiasy, żeby to było jak wyraźne, co jest wewnątrz której pętli. Druga pętla po Y-ach też od 0, Y mniejsze od 10, Y++. I wyświetlmy tu napis console write line. I powiedzmy, że to jest x razy 10, czyli to będą dziesiątki. Pierwsza pętla będzie po dziesiątkach, plus y, to będą jedności. Wyświetlmy to linia po linii. I po każdej dziesiątce, czyli po każdej tej pętli wewnętrznej, zróbmy znak końca linii, czyli write line. Ja zakomentuję pozostałe instrukcje, żeby... Nie ma takiego słowa zakomentuję w języku polskim, ale programiści go używają. To znaczy umieścimy w komentarzu te linie, które były wcześniej, żeby nam nie przeszkadzały i zobaczymy tylko tą pętlę podwójną, F5. Tak jest, czyli wyświetlamy dziesiątki od 0 do 9, aż do 99, liczby całkowite od 0 do 99 właśnie. W porządku, no powiedziałem, że można zmienić, rzeczywiście możemy zrobić od 1 do mniejsze równe, tutaj od, to tu powinno być od, no zobaczmy jak to teraz będzie wyglądać. Więc dziesiątki powinny być numerowane jednak od 0. A tu możemy zacząć od 1 i wtedy zrobimy mniejsze równe 10. Zobaczmy, co będzie. No i teraz wyświetlimy przy takich indeksach pętli będą wyświetlane liczby od 1 do 100 po kolei. Do wyświetlenia liczb od 0 do, od 1 do 100 wykorzystaliśmy podwójną pętlę. No głównie dla ćwiczenia. Znaczy, ten sam efekt mogę uzyskać pojedynczą pętlą. A znowu dodam znak końca linii, żeby rozdzielić. W konsoli wdruki z obydwu części fragmentów kodu. I zróbmy jedną linię, która zrobi dokładnie to samo. To znaczy, będę miał jeden indeks od 0 do 99. Przepraszam, miałem mieć od 1 do 100. Ok, wyświetlam wartość. A po każdej dziesiątce, czyli wtedy, gdy i jest 10, 20, 30, czyli jeżeli je podzielę przez 10, to dostanę resztę 0. Tak rozpoznam, że to jest pełna dziesiątka. Po każdej dziesiątce po prostu wstawię znak końca linii. Sprawdźmy. I rzeczywiście, to jest ta dziesiątka z podwójnej pętli, ten wydruk z podwójnej pętli, a to jest wydruk z pojedynczej pętli z wstawianiem znaków końca linii po każdej dziesiątce. Ok, możemy te pętle naprawdę w różny sposób modyfikować. No, przykładem modyfikacji będzie numerowanie od tyłu. Czyli ja zacznę od 100, pętlę będę kontynuował dopóki wartość się zwiększa od 0 albo większa lub równa 1. Bardziej mi się podoba ten warunek. I zamiast inkrementować, będę dekrementował. Nie wiem, czy jest takie słowo po polsku. Wyświetlamy wartość. I znowu, jeżeli liczba jest... no zobaczmy, tak? Bo to coś mi tu... To chyba niedobrze zadziałało. Bo za wcześnie będę wstawiał znaki końca linii. Rzeczywiście. Czyli powinienem zrobić
jak już minie dziesiątka, czyli i minus 1, wtedy stawiam znak końca linii. Tak jest. Numeruję od tyłu. Poznaliśmy i przećwiczyliśmy pętlę for. Wspomniałem także o pętli while, ale no, pętla for jest teraz tym, co ćwiczymy. Umieśćmy ten cały kod w osobnej metodzie, żeby nam nie przeszkadzał. Nazwijmy ją static pętla for. Ćwiczenia z pętlą for. Ona nie będzie zwracać żadnej wartości. Ćwiczenia z pętlą. Proszę zwrócić uwagę, że nazywając nazwę metody, korzystam z tak zwanego stylu wielbłądziego, czyli każdy nowy wyraz, one nie są rozdzielone, są połączone w jeden duży łańcuch, ale każdy nowy wyraz zaczyna od dużej litery. I cały ten kod, który tutaj napisaliśmy, przenieśmy do tej metody, którą na razie nie będziemy wywoływać, ale oczywiście moglibyśmy ją wywołać z metody main, a w metodzie main będziemy wykonywać kolejne ćwiczenie. Na wykładzie opowiadałem o metodzie silnia. Silnia to jest metoda, w której wykorzystaliśmy pętlę for. Napiszmy ją jeszcze raz. Czyli napiszemy metodę, która zwraca wartość long. To jest wartość, o ile int to jest int 32, czyli 32-bitowa wartość całkowita, to int long jest 64-bitową liczbą całkowitą, co może się przydać, ponieważ silnia jest szybko rosnącą funkcją. Natomiast przyjmiemy jedynie byte. Byte to jest liczba 8-bitowa. No i teraz wykonujemy pętlę od po bajtach. Od i równego 1. Tak długo, ile mamy, jaka wartość jest podana przez argument. Zwiększając wartość indeksu za każdym razem. Przypomnę, że silnia, na przykład silnia z 3 to jest 1 razy 2 razy 3. Silnia z 5 to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5. Więc to, co chcemy zrobić, to pomnożyć przez kolejne wartości indeksu wartości, które mam z poprzednich iteracji i zwrócić to, co dostanę na końcu. Czyli deklaruję zmienną typu long wartość. To ma być ta docelowa wartość silni. Ona będzie równa 1. Wyjątkiem jest silnia z 0. Ona jest równa 1, pomimo tego wzoru. Silnia z 0 jest równa 1. Silnia z 1 jest równa 1. Silnia z 2 jest równa 2. Silnia z 3 jest 1 razy 2 razy 3, czyli 6. Wartość razy bieżąca wartość indeksu. I na końcu zwracam wartość. Indeksowanie od jedynki nie ma sensu, ponieważ jeżeli indeks jest równy, generalnie, jeżeli wartość n jest równa 0 lub 1, to możemy od razu zwrócić 1 bez wykonywania żadnych obliczeń. Bo silnia dla 0 jest 1, silnia dla 1 jest 1. Wobec tego, tak naprawdę ta pętla będzie dopiero od dwójki. Tak? Czyli jeżeli będę miał n równe 2, to ten warunek nie będzie spełniony. Wartość będzie 1. Ja wykonam jedną iterację tej pętli for, mnożąc jedynkę przez i równe 2, czyli przez 2. I dostanę wartość 2, którą zwrócę. Jeżeli n podane zostanie równe 3, to ten warunek znowu nie będzie spełniony. Wartość będzie miała wartość 1 na początku. Wykonane zostaną dwie iteracje pętli for. Wpierw pomnożę przez 2, czyli będę miał 1 razy 2, 2. Wartość będzie równa 2, a potem przez w kolejnej iteracji przez 3. Przekonamy się o tym za chwilę. Będziemy wykonywać tę metodę krok po kroku, żeby mieć pewność, jak ona działa. Ale wpierw ją sprawdźmy. Console, right line. No powiedzmy, że ja sobie zdeklaruję zmienną, która będzie mi
pozwalała na łatwiejsze zmiany tych wartości, czyli to będzie pętla 1. To będzie zmienna o wartości 1. I tutaj zrobimy n plus, to jest znak silni, równa się, no i wartość, którą zwróci nam funkcja silnia, czyli silnia n. To powinno być byte oczywiście. Ja mógłbym zrzutować, jeżeli tu bym miał int, a tu bym miał byte, to bym zrzutował bez żadnego problemu. Ja mogę oczywiście, bo rzutuję z typu zmiennej, który ma mniejszy zakres, na typ, który ma większy zakres, a dokładność jest taka sama, bo mogą mieć wartości co jeden. Ja mogę tu wymusić rzutowanie na byte, no ale to oczywiście jest niepotrzebne. Ja mogę po prostu zadeklarować, że ta zmienna n jest typu byte, 8-bitowa, czyli wartości od 0 do 255. Spróbujmy uruchomić. Dla 1 wartość silnia 1 jest oczywiście równa 1. Zróbmy 3. 6. Zgadza się. Prześledźmy jeszcze działanie programu. Wartość jest na razie równa 0. Ja przechodzę do następnego kroku. Wartość, tu na dole też możemy obejrzeć wartości, nie muszę trzymać, ale mogę także zrobić to tutaj. Jeżeli trzymam kursor nad wartością, to dotyczy aktualnej wartości tej zmiennej, a nie wartości w tej konkretnej linii. Czyli jak ja będę wykonywać kolejne wartości, to ta zmienna podglądana w tej linii też będzie zmieniać. No ale oczywiście mogę też obserwować je tutaj. Wartości zmieniane są zaznaczane na czerwono. Czyli wykonuję kolejny ruch i się zwiększyło, i zostało ustalone na 2, czyli wykonałem tą deklarację indeksu. Warunek pozwolił mi na wykonanie iteracji, ponieważ 2 jest mniejsze od 2, mniejsze lub równe 2, czyli jest równe 2. I teraz proszę zobaczyć, zwiększę wartość, pomnożę ją przez 1, czyli dostanę tą wartość równą 2. I rzeczywiście. Wykonuję kolejną iterację, czyli zaczynam od inkrementacji indeksu. Indeks zwiększył się do 3. Sprawdziłem warunek, że mogę wykonać kolejną. Mogę, bo n jest równe 3, a nie 2. Czyli mogę wykonać kolejną iterację. Wartość jest równa 2, ale zostanie pomnożona przez wartość indeksu równą 3, czyli będzie równa 6. No i rzeczywiście kolejny raz inkrementuję. Indeks jest równy 4, to nie spełni warunku kontynuacji pętli, więc kończę działanie pętli, przechodzę do kolejnej instrukcji, czyli do zwrócenia wartości jako wartości metody. Metoda się kończy. Wracam do metody main i wyświetlam napis, który wyświetli mi wartość silni. To testowanie możemy oczywiście trochę uogólnić, to znaczy zamiast deklarować wartość typu byte, ja zrobię pętlę. Byte równa się 0, byte n, konieczna nazwa pętli. Warunek będzie mniejsze od powiedzmy 10, n++ i będę wykonywał polecenie wyświetlenia wyniku silni 10 razy, od 0 do 9. Uruchamiam, wyłączę ten breakpoint, żeby nie przeszkadzał. I rzeczywiście, proszę zobaczyć, jak szybko rośnie ta pętla. Już w szóstej iteracji, czyli już w siódmej iteracji, przepraszam, bo zaczynam od zera. Już w siódmej iteracji przekroczyła zakres bajtów. Jeżeli wartości silni tak szybko rosną, to ich odwrotności powinny bardzo szybko maleć. Przekonajmy się, to znaczy policzmy, wyświetlmy nie silnie, tylko odwrotności silni. Ach. Na czym polega ten błąd? To jest ciekawe. Proszę zobaczyć, że wartość silni jest liczbą całkowitą. Więc, a pamiętają Państwo, że operator dzielenia zaokrągla do liczby całkowitej.
Wobec tego wartość z tego wyrażenia będzie równy 1 przez coś, co jest dla 0 i dla 1. Dla n równe 0 i 1 to będzie równe 1. Dlatego pierwsze dwa wyniki były równe 1. Ale wszystkie kolejne wartości będą większe od 1. Będzie 1 druga, 1 trzecia, 1 czwarta i tak dalej. Więc one wszystkie zostaną zaokrąglone w kierunku 0. Jeżeli ja zmienię dzielną przez, zmienię pierwszą liczbę, pierwszy argument operatora dzielenia na liczbę typu rzeczywistego, to operator dzielenia będzie zwracał wartość typu rzeczywistego. I teraz już będzie OK. 1, 1, 1, 2, 1, 6 i tak dalej. Czyli to bardzo szybko rośnie. Co by było, gdybyśmy sumowali te kolejne wyrazy? Sprawdźmy. Czyli napiszmy metodę, która będzie sumować kolejne wartości, odwrotności silni. Ja tym razem podam domyślną wartość argumentu. Czyli nawet jak wywołam metodę liczba Eulera, nie podając żadnego argumentu, to zostanie przekazana wartość równa 20. No i zaimplementujmy to w taki sposób, że zrobię a równe 0. I będę do tego a, w tym a będę zbierał tą sumę tych kolejnych odwrotności silni. Czyli zrobię pętlę for byte i byte tu spokojnie wystarczy, chociaż pewnie normalnie programując użyłbym int. I mniejsze równe n, tyle wyrazów chcemy zsumować, plus plus i. I do a dodajemy 1 podzielone przez silnia n. I zwróćmy wartość a. Dlaczego a, a nie na przykład wartość? To nie ma znaczenia, użyłem tego, co mi przyszło do głowy. I oczywiście nie n, tylko i. To jest ten kolejny indeks. No w porządku. W takim razie wyświetlmy już to. Umieśćmy w komentarzu. Zróbmy tak tym razem. Och, przepraszam. OK. I obliczmy sobie wartość. Liczba Eulera, powiedzmy, dla 2 i wyświetlmy tą wartość. Uruchamiamy w 5. Dostałem wartość 2,5. No a zwiększmy liczbę tych zsumowanych odwrotności silni, powiedzmy do 5, 2,71, no a jeszcze zróbmy powiedzmy 20. Jak jest 20, to nie muszę podawać żadnej wartości, dostaliśmy taką wartość, ponieważ to jest wartość domyślna, czyli proszę zobaczyć, ja mogę tą metodę liczba Eulera uruchomić nie podając żadnej wartości, czyli korzystam z domyślnych wartości argumentu. Tak to się nazywa, domyślna wartość argumentu. F5 i dostaję taki sam wyraz. Ja nie mogę za bardzo zwiększać tej wartości, czyli przy 100 to pewnie nam się wywali, ponieważ bardzo szybko wartość silni przekroczy także zakres wartości long. Dostanę jakieś absurdalne, no dostanę znak zapytania. Więc 20 to jest OK, ale proszę zobaczyć, że jak ja zmienię do 25, to ta wartość niewiele się zmienia. Co to za wartość? To jest wartość liczby Eulera. Ja wyświetlę oprócz tej naszej obliczonej wartości także wartość, którą my sami, przepraszam, wartość, która jest zawarta w klasie math, czyli zrobię plus, albo zamiast tego wyświetlę różnicę między naszą obliczoną wartością a wartością z klasy MAF. Czyli plus znak zapytania, przepraszam, przecinek, błąd i wezmę to w nawiasy, żeby było wykonane wpierw. Czyli nasza obliczona wartość i wartość E.
To jest bardzo ważna stała matematyczna, równie stała jak pi. E od nazwiska matematyka Eulera. Proszę zobaczyć, że obliczenie błędu z 20 wyrazami to jest tylko 10 do minus 16, rzędu 10 do minus 16, czyli bardzo dokładnie obliczyliśmy tę wartość e. A zmniejszmy liczbę wyrazu do 10. Błąd wzrósł o 8 rzędów, czyli teraz rzędu 10 do minus 8. No a jak zrobimy 2, sumujemy wyrazy 1 plus 1 plus 1 drugą. A jak, dlatego dostajemy 2,5. To jest błąd już duży. 3 wyrazy, czyli dodajemy jeszcze 1 plus 1 plus 1 drugą plus 1 szóstą. 2,66. No i tak dalej. Prawda? To może nie bardzo szybko, ale stosunkowo szybko zmierza ta suma tego naszego ciągu odwrotności silni do prawdziwej wartości E, ponieważ kolejne wyrazy, silnia bardzo szybko rośnie, więc odwrotności silni bardzo szybko maleją, więc kolejne wyrazy tam powyżej 20 już nie mają większego znaczenia, one są już tak małe, że nie zmieniają tej wartości obliczonej w tym zakresie, którym tutaj wyświetlamy. Jednak takie obliczanie silni, w którym w każdym wyrazie obliczamy tą silnię od nowa, jest bardzo dużym marnotrawstwem. Proszę zobaczyć, że dla każdego wyrazu ciągu ja liczę od początku mnożenie 1 przez 2 przez 3, potem 1 przez 2 przez 3 przez 4, 1 przez 2 przez 3 przez 4 przez 5 itd., itd. Jeżeli bym skorzystał z wartości rekurencyjnej, czyli wykorzystałbym to, że już wcześniej obliczyłem 1 razy 2 razy 3 i tylko pomnożył przez 4, to obliczanie liczby Eulera byłoby o wiele bardziej efektywne. Sprawdźmy, jak to działa. Double silnia równa się 1. Wykonuję tą pętlę. Użyję nawiasu klamrowego, będę miał więcej poleceń. Obliczę wartość plus równa się 1 przez silnia, ale to już nie jest wywołanie metody, tylko ta lokalna zmienna silnia. I tą silnię przemnożę przez kolejną iterację na potrzeby kolejnego wyrazu, czyli i plus 1. Zastanówmy się, jak to działa. Włączmy tryb debugowania, żeby się o tym przekonać. Uruchamiam dla wartości, powiedzmy, no dobra, to będzie kolejne wywołanie, ja będę F5, N jest równe 20, N jest równe 20, tak jest, przechodzimy do kolejnych kroków, A jest równe 0, silnia jest równe 1. Wykonuję pierwszą iterację, na razie nie wykorzystuję wartości indeksu, A jest równe 0, a po tych operacjach będzie 1 przez 1, czyli to jest 1, będzie równe A równa się 1. I rzeczywiście obliczam silnie na potrzeby kolejnej iteracji i silnia będzie równa 0 plus 1, czyli 1. Przechodzę do kolejnej iteracji. Wartość indeksu jest już równa 1. Nowa wartość A to będzie 1 podzielić przez 1, czyli wartość A zwiększy się z 1 do 2, bo dodam do A równego 1 kolejną jedynkę. Rzeczywiście jest równe 2. Przygotowuję sobie wartość silni na potrzebę kolejnego wyrazu, czyli silnia będzie teraz równa 2. I w każdej kolejnej iteracji silnia będzie zwiększana o kolejną wartość. Natomiast nie obliczam jej od nowa, korzystając z metody silnia. Proszę zobaczyć, proszę obserwować wartość A. Teraz to jest 2,66. Ja mogę zamiast, bo ona się pojawia i znika, ja przejdę na okienko z wyrażeniami zmiennymi lokalnymi. Możemy obserwować tutaj.
No i już osiąga wartość bliską. A jesteśmy przy 10 iteracji. Proszę zobaczyć, że zmieniać się będą coraz dalsze wyrazy po przecinku. No i silnia już jest bardzo, bardzo duża, więc jej odwrotności są bardzo małe. I ostatnia iteracja. Teraz warunek już nie został spełniony. Kontynuacji pętli, wracamy i wyświetlamy. Dużo powiedziałem o pętli for, wspomniałem pętlę while, a nie powiedziałem jeszcze nic o pętli do while. Żeby ją zaprezentować jej użycie w takim typowym przykładzie, wróćmy do projektu z równaniami kwadratowymi. Tu mam ostatnio używane projekty, czyli ja wrócę do projektu zmienne, do rozwiązania zmienne dokładnie. I tu mam równanie kwadratowe, które jest nawet domyślnym projektem. I dodajmy sobie metodę, która zastąpi to wczytywanie i parsowanie łańcucha, ale będzie to robić tak, że będzie powtarzać prośbę o podanie łańcucha aż do podania poprawnej liczby typu double. Czyli zdefiniujmy sobie metodę, która zwróci liczbę double. Będziemy pytać i zwracać tą liczbę, jak już wreszcie ją dostaniemy. Metoda będzie się nazywała wczytaj liczbę. I będziemy przekazywać ten łańcuch, ponawiany łańcuch zachęty, który będzie wyświetlany, żeby użytkownik wpisał liczbę. To jest ta liczba, która zostanie, nazwijmy ją liczba. Zainicjowałem zerem, ale ta wartość nie będzie użyta. Potrzebujemy zmiennej, która nam powie, czy wykonać kolejną iterację pętli, czyli czy wprowadzona liczba jest poprawna. I to będzie liczba, to będzie zmienna typu bool, logiczna, czy liczba poprawna. Nie będę jej inicjował, bo i tak ustalę jej wartość za chwilę. I teraz wykorzystamy pętlę do while. Do, czyli wykonuj jakieś czynności tak długo, jak spełniony jest warunek. Jaki jest warunek w naszym przypadku? Czy liczba nie jest poprawna, bo jeżeli liczba jest poprawna, to ja już kończę pętlę i zwracam wartość. Czyli jeżeli liczba będzie poprawna, to po prostu zwrócę tą liczbę. No a jeżeli nie jest poprawna, tak jak tutaj ten warunek pokazuje, to ja muszę wykonać jeszcze raz polecenia. Jakie to są polecenia? No wyświetlam zachętę. Wyświetlam ją bez znaku końca linii, żeby mógł dalej pisać w tej samej linii. Mogę dodać spację, żeby to trochę ładniej wyglądało, żeby nie pisać od razu po łańcuchu. Następnie do zmiennej, do łańcucha S zapisuję to, co mi użytkownik napisze i próbuję konwertować ten łańcuch, który odczytam, metodą double parse. I to może się nie udać. To może się nie udać. Tu może wystąpić, w tej metodzie parse może wystąpić wyjątek, więc ja otoczę całe te polecenia metodą, konstrukcją try-catch. Nie będę zwracał uwagi na to, jaki to jest błąd. Ja będę po prostu wiedział, że jeżeli jakiś błąd wystąpi, czyli ja nie napisałem tutaj tego exception x, bo nie będę wykorzystywał tej zmiany. Ona mogłaby być, mogłoby to zostać, ale jeżeli ja tego nie wykorzystuję, to mogę tego nie napisać. I wówczas liczba nie jest poprawna. Jeżeli udało się skonwertować, to liczba jest poprawna. A dodatkowo, jeżeli liczba nie jest poprawna, to wyświetlam jeszcze komunikat, że no, trzeba napisać poprawną liczbę, czyli niepoprawny łańcuch wprowadź liczbę jeszcze raz. Proszę zwrócić uwagę, że użyłem tu konstrukcji try-catch do przechwycenia wyjątku, a sam wyjątek
użyłem jako normalny element programowania. To nie żadna sytuacja krytyczna i kończy się program, ponieważ wystąpił wyjątek, tylko jeżeli wyjątek wystąpił, to ponawiam prośbę o wprowadzenie liczby i nie robię z tego żadnego dramatu. Dobra, to w takim razie ja chcę takich liczb 3. Tej całej części nie będzie. I zamiast tego do zmiennej a wczytaj liczbę a równa się. I tak samo do zmiennej b i zmiennej c. W porządku, czyli wprowadzam trzy wartości i sprawdźmy, jak to zadziała. Jeden, dwa, jeden. Tu się nic nie zmieniło. No ale wprowadźmy teraz coś niepoprawnego. Jeden. Niepoprawny łańcuch. Wprowadź liczbę jeszcze raz. Jeden, przecinek, jeden. Też niepoprawny łańcuch, ponieważ ja mam polskie ustawienia i ja powinienem liczby rzeczywiste wprowadzać z przecinkiem, a nie z kropką. W porządku, przyjął. Nie pojawia się żaden komunikat, więc jest OK. 2, 1. Już dla mnie nie ma rozwiązań. Jeden przecinek 1, 0, minus 1,1. To oznacza, że liczby zostały wczytane poprawnie i oczywiście równanie może mieć rozwiązanie albo nie, ale już uruchomiona została metoda rozwiąż równanie kwadratowe, więc przeszliśmy dalej. Wróćmy jeszcze na chwilę do metody wczytaj liczbę. Zamiast metody parse możemy użyć metody tryParse. Ona jest nieco inna, ma inną sygnaturę, ponieważ zwraca wartość logiczną, nie wartość sparsowaną z łańcucha, tylko wartość logiczną. Natomiast wynik parsowania, czyli wynik konwersji z łańcucha na typ double, jest zwracany przez drugi argument metody. Czyli powinniśmy zrobić tak. Out liczba. To tu będzie zapisana wartość sparsowana. Natomiast wartość wykonania tej metody to będzie, czy liczba jest poprawna. To będzie informacja, wartość logiczna mówiąca o tym, czy liczba jest poprawna, więc zapiszemy ją do zmiennej, czy liczba poprawna. Ta metoda w odróżnieniu od metody parse nie zgłasza wyjątku, więc cała ta sekcja try-catch staje się niepotrzebna. Informacje o tym, czy liczba jest poprawna, czy nie, dostaniemy już z metody tryParse. I metoda znacznie się uprości. To znaczy cała ta część związana z wywołaniem parse i obsługą wyjątków została zamknięta w metodzie tryParse. Skorzystajmy, naciśnijmy F5. Wpierw poprawna wartość. OK. Teraz zróbmy 1,1. Nadal poprawne. 1,1 będzie niepoprawne. Prosi o jeszcze jedno wpisanie. Nie ma tej informacji, która rzeczywiście, jak usunąłem sekcję catch, w której była informacja wyświetlona o tym, że mamy spróbować jeszcze raz, to powinniśmy tu na końcu iteracji pętli do while wyświetlić komunikat, jeżeli liczba nie jest poprawna. Dlatego zastosowałem zaprzeczenie, czyli wykrzyknik. Negację. I tu wyświetlimy console error write line. Niepoprawny łańcuch. Wprowadź liczbę jeszcze raz. I średnik na końcu oczywiście. Jeszcze raz F5. Jeżeli napiszę niepoprawny łańcuch, to dostanę komunikat. OK. W tym ćwiczeniu przećwiczyliśmy trzy rodzaje pętli. Pętla for
dla ustalonej liczby iteracji z indeksem, który jest zwiększany w typowej sytuacji o 1, ale możemy oczywiście zwiększać go, o ile chcemy. Takie rzeczy ćwiczyliśmy. Możemy go zmniejszać także. W każdym razie to jest pętla for, w której jest indeks jakby naturalną częścią definiowania tej pętli, pisania instrukcji pętli. Następnie pętla while i pętla do while. Różnią się tym, że w przypadku do while wykonywana jest raz iteracja i dopiero po pierwszej iteracji sprawdzany jest warunek, który mówi, czy wykonywać kolejną iterację. Natomiast w pętli while warunek jest wykonywany na początku i on jest warunkiem już wykonania pierwszej iteracji.